Dzisiaj pokażę wam jak rozpoznać rydzę. Na samym początku kapelusz, on ma tutaj charakterystyczne wgłębienie. Ponadto kapelusz jest pomarańczowy i taki srebrzysty, mieni się na srebrzysto. Blaszki są jasno pomarańczowe i jak je uszkodzicie, to one zielenieją. Trzon. Trzon jest jaśniejszy od kapelusza. Widzicie to? I on ma taki, jak się przyjrzycie, ma taki siny szron. A teraz najważniejsza cecha. Weźcie sobie takiego grzyba, musicie go przekroić i spójrzcie, on jest fajny, pomarańczowy. I jeżeli wyciśniecie z niego mleczko i mleczko jest pomarańczowe, jak sok z marchewki, to znaczy, że to jest rydz. A teraz najważniejsza ciekawostka. Olej rydzowy wcale nie jest z rydzów, jest to olej z nasion lnianki. Dajcie znać w komentarzach, czy znaleźliście jakiegoś rydza.